Na wystawie od pierwszego balu do orkiestry Kociej Dar Fabryki Porcelany AS Ćmielów kolejna gablota, czy też właściwie kolejne dwie gabloty, o których chciałbym Państwu powiedzieć, to pierwsza z nich to prace Henryka Jędrasiaka. Pięć prac, pięć projektów, w sumie sześć rzeźb. Jest to Antylopa Gnus roku 1958, Ryba z 1957, Seks Bomba z 1958, dwa egzemplarze Dziewczyny Siedzącej z roku 1958 i z tego samego roku Sudanka. Zresztą i Sudanka, i Dziewczyna Siedząca mają pewne podobieństwa, pewną koncepcję, jeżeli chodzi o ich układ. Druga gablota natomiast są to prace Hanny Ordwein i tutaj mamy tematykę tylko i wyłącznie zwierzęcą i są to, czy też są w niej żółw z roku 1957, gibon z 58, jaszczur z 56, sowa z 58 i trzy prace z roku 1960, taki komplet, żyrafa, mała, średnia i duża. Henryk Jędrasiak urodził się i zmarł w Warszawie. Urodził się w 1916 roku. Zmarł w roku 2002. Jeszcze przed wojną, w latach 1938-39, studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. A po zakończeniu wojny w latach 1946-1950 na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie. W latach 1955-1964 pracował w Zakładzie Ceramiki i Szkła Instytutu Wzornictwa Przemysłowego i tak jak pozostali bohaterowie naszej wystawy, autorzy, tworzył rzeźby kameralne. Ocenia się, że Jędrasiak opracował ponad 20 wzorów różnego rodzaju rzeźb i wśród tych chyba najpopularniejszych należy wspomnieć o tych, które mamy tutaj w naszej gablocie, a więc Dziewczynę Siedzącą, Sudankę, Seksbombę. Do tego oczywiście bardzo charakterystyczna, bardzo spłaszczona ryba. Projektował także wazony wieloramienne. Co ciekawe, zaprojektował także fontannę, która znajduje się w Warszawie przy Pałacu Kultury i Nauki, a także dwa nagrobki. Nagrobek Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz Juliana Tuwima, oba na warszawskich Powązkach. Bardzo często w przypadku figurek ćmielowskich mamy taką sytuację, że te rzeźby są pozbawione jednej nogi i że autorzy prowadzili do tego stopnia, wprowadzali minimalizację, że dwie nogi zostały zlewane w jedną. Taką sytuację mamy tutaj także w przypadku rzeźby z roku 58, a więc w przypadku Antylopy Gnu. Też możecie Państwo zobaczyć, że jest to bardzo oszczędna formie z takimi naprawdę tylko zaznaczonymi rogami, chociaż w rzeczywistości Antylopa Gnu te poroże ma zdecydowanie większe, bardziej okazałe. Tutaj jest ono bardzo mocno zminimalizowane. Także to jest takie bardzo, bardzo schematyczne. Zresztą tak samo jak w przypadku ryby. Spłaszczonej, tak na dobrą sprawę, cały charakter ryby oddaje jej malowanie. Czarne szkliwo wydrapane z zarysem pewnie czaszki, do tego jeszcze narysowane ości. Tylko ta ryba właściwie utrzymuje się dzięki takiemu rozszerzeniu sugerującemu, że to są płetwy piersiowe. No taka, myślę, że też dość charakterystyczna rzeźba. No i figurki ludzkie, Seksbomba o bardzo smukłym kształcie. Można by nawet pewnie powiedzieć, że ten wzorzec kobiety Seksbomby nie zmienił nam się do obecnej chwili. W długiej sukni, bardzo wydatnie zaznaczonym biustem, z malutką główką,
No i do tego właśnie, to można by się zastanawiać, czy ta sukienka ma taką kokardę na tym prawym boku, a może to jest torebka. No i na sam koniec w naszej gablocie trzy figurki, dwie takie same w różnej malaturze, a więc dziewczyna siedząca, no i do kompletu sudanka. Dziewczyna siedząca. To, co charakterystyczne, i jedna, i druga, ta część poniżej pasa, więc spódnica, jest to szkliwienie wydrapywane, bardzo misternie wydrapywane. Jak się Państwo przyjrzycie, to takie jednym pociągnięciem rysika spiralki, sprężynki w dość długim ciągu, później na to nakładane kolejne i kolejne. Ta dziewczyna siedząca, mam wrażenie, że jest nawet bardziej zrelaksowana od figurki Lubomira Tomaszewskiego pod tytułem, czy o nazwie Relax. No i trzecia figurka, bardzo podobna w idei, bo też podobny układ nóg, sudanka, akurat ta w czarnej malaturze, znowu z tym zdobieniem wydrapywanym, bardzo oszczędna w formie, wygięta, pewnie odpoczywająca po ciężkiej pracy. W następnej gablocie pracę Hanny Ordwein. Artystka ta urodziła się w 1916 roku w Warszawie i także w Warszawie zmarła w 1968. Artystka ta kształciła się jeszcze przed wojną, m.in. w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie. Uczęszczała na kurs ceramiki na Akademii Sztuk Pięknych, a po wojnie w latach 1948-51 w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni Julii Kotarbińskiej. W latach 1956-66 pracowała w Zakładzie Ceramiki Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, no i w ramach tej pracy zaprojektowała, tak się przypisuje, 33 modele rzeźb kameralnych. Spośród prac Hanny Ordwein, które posiadamy w naszych zbiorach i które można zobaczyć na wystawie, warto na pewno zwrócić uwagę na żółwia z dwóch powodów. Po pierwsze, oba są w oszczędnej czarnej malaturze z zostawionymi, nieszkliwionymi kolorem białymi partiami. Drugi powód, żeby na te żółwie zerknąć, to chociażby to, że jest na nich idealnie, czy ewidentnie widać, że jest to ręczna robota, że one są w sposób ręczny wykonane, bo jak się Państwo przyjrzycie, to zauważycie pewne różnice. Inaczej pochylone głowy, inaczej wklejone przednie i tylne nogi. I to właśnie świadczy też o charakterze tych figurek. Nie ma dwóch identycznych, chociaż na pierwszy rzut oka one wyglądają tak samo. Gibbon jest rzeźbą bardzo smukłą, bardzo lekką, zwinną. Ma się wrażenie, że w każdej chwili może się wywrócić i uszkodzić. Na tle tej gabloty na pewno wyróżniają się dwie prace. Jest to kolorowy, niemalże uśmiechający się jaszczur, salamandra, przynajmniej w takim malowaniu salamandry. No i druga rzeźba, która sprawia wrażenie, że może to być przycisk do papieru, a więc sowa. Co ciekawe, gdy spojrzymy na sowę przed malowaniem, ona w ogóle nie ma żadnego, czy prawie żadnego wyrazu, nie ma tego charakteru. Jej ten charakter nadaje żółto-czarne malowanie otworów tworzących oczy, ażurowych. To też tutaj, patrząc i na gibona, i na sowę, ta ażurowość jest bardzo ciekawa. No i całości w gablocie dopełnia rodzina żyraf, mała, średnia i duża. Zarówno mała i średnia są trójnożnymi żyrafami, duża już ma jedną nogę. Tutaj trzeba się domyślić, że to są cztery nogi, wszystko zlane w jedną całość. Smukłe, ciekawe, zwinne, takie jak żyrafy. W naturze one też sprawiają wrażenie zwierząt, które w każdej chwili mogą się połamać, bo są takie właśnie cieniutkie, smuklutkie.